kolorowy jest. Ja tylko nie może to znać. Masz za to ma włosy. Właśnie przystępujemy do tego. Razem z Jolą. Ciepła woda? Nie, jest zimna. Ja bym musiał wiaderko. Ale a to nie działa? Teraz zaraz dam, bo ja to nie działa, ale już zdążę czytać. To jest dobre wiadro. No. Dawaj, kurio, robimy pranie. Duży bęben. Ale nie, jakimś wiadrem, że tylko naleję do sakwy i potem już mogę prać, nie? W sakwie. Jak chcesz, to możesz sobie wziąć kominę. Stasia! Ojeju. No to czekaj, naleję do sakwy. Wizji, więcej znaczy od chlora, już nie. Z zegarkiem na ręce. Wodoodporny. Pranie z zegarkiem na ręce. Wodoodporny. Całe życie tym zegarkiem. Ale ja nawet do czarnej sukienki nawet ten zegarek. Pomyślała, idzie na wesele, zakłada swój zegarek. Coffee time. Na lekkiej pasie. Mamo, zobacz co robię. Powiesz, że sobie w życiu nie poradzę. Ja to właśnie pozdrawiam dynamiczny rower, ja trzymam. No, jest ciepła, woda letnie, 30 stopni. Wirowanie. Masz citrat kupiony w Szwajcarii, także na pewno będzie dobry. Płuczemy najlepiej dwa razy, żeby pranie nie podrażniało skóry. Aczkolwiek nie mamy na to czasu. Proszę, i bierzemy, płuczemy raz. To wszystko na ściemę, następnie. Biorą bez proszku w ogóle. To jest życiowa prawda. Bambino! To tak udają. A ty ubrałeś już? Proszę, to nie woda jest nie szara. Ej, nagrajcie skały Bambina. Co wy to robicie? Moje włosy. W dwójkę. Chodź, mycie włosy w dwie osoby. My ale ja mam cięż. Ej, ale miałaś mostek robić. Zaraz. Dawaj mostek. W szukaniu dopiero będzie. Ej, a pokaż swoje skały. Co wy chcieliście? Co? W ogóle biel wody, w Francji, proszę państwa, jest szara woda. Tak, o. My mamy szare mydło, oni mają szarą wodę. Nie wiem dlaczego tak to działa, ale... Dziwna zależność, po praniu robi się szara. Po praniu robi się szara woda. U niektórych zrobiła się brązowa. Niektórzy kupę walą. Nie robiła mostka. Ja nie wiem, oszukują. A tutaj pranko się suszy. Na krzesełkach, na sznurze, na krzesełkach, na nie wiem czym. Co to jest? Znalazłam. Wstawię się na noc do środka. Dobry patent. Jak coś to mam sznurek, można jeszcze porobić. Też mam jeszcze sznurek, dzięki. To jest darmowe jedzonko. To będzie, na pewno będzie. Ale dobra, ma. Idzie nasz siłacz. Ja. Ja. Nasz paker. Ochroniarz. Security. Security. Bambino! Co mam? Ale my się głowy! Tak, AWF myje głowę! Bambino! Bambino! O, Kuba w okularach! Jak cię dorwę! Bambino, coś za widok. Powiedz, dlaczego masz na tą krzywę ładną? Powiedz państwu do kamery. Niezbadane są wyroki bossa. Tyle ja mogę powiedzieć. Wszystko jest od pana. Chyba to jest od pana. Wszyscy jesteśmy piękni, bo nie piękne pan. Jednego pięknego dnia jesteśmy tutaj we Włoszech przed Lidlem i pewna urocza starsza pani. Urocza starsza pani. Jakaś wiedźma. W złotych bucikach, z dwoma złotymi torebkami, z czymś jeszcze złotym na sobie. Wszystko miałam złote. Rozmawiała sobie z nami. Rozmawiała, biła się z tym, z Marcinem. I co ona powiedziała?
że Krzysztof to jest taki... W ogóle, że my w ogóle jesteśmy piękne, to jest po pierwsze. I to trzeba było nas zaznaczyć na samym początku. Następnie, że ojciec to już jest dojrzały mężczyzna. No, że Krzysiu to jest po prostu bambino. Koloryzujecie to strasznie. Paulina, a bambino to jest taki chłopczyk. Ja muszę odesłać kamerę do Sławka i on powie, co to są media publiczne i TVN i właśnie te dziewczyny działają na zasadzie tych mediów. Dziękuję, znaczy, absolutnie. Bambino, teraz powinieneś zaprzeczyć, że jesteś bambino, pokaż swojego bica, no, pokaż. To zaprzecza ten... Próbuję przerwę na reklamę. Proszek Magstrat, najlepszy. Jedyny w swoim rodzaju. Pranie, po nim o. jest niczym czarowna. A, jest mosty, okej. Bambino! Staro, wyzwać Max! Nie widzę, no weź! Nie widzę na oczy! Czyli dziewczyny już w piżamki się ubrały. Max, patrz jaka stal. Weź! Gdzie stal? Nie wolno tam! Jeśli pranie, to miała masa. Jest radość. Tak, już nie mam pionu. Co?